Jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu, musisz poczekać, aż sygnał nadawany przez sygnalizator będzie zielony. Zwróć uwagę na znak nakazu znajdujący się bezpośrednio przed Tobą. Wskazuje on właściwy dla Ciebie kierunek jazdy. To znaczy wybierasz jezdnię znajdującą się po prawej stronie znaku. Pas ruchu zmieniasz na prawy, dopiero po ominięciu odcinka z linią ciągłą, rozdzielającą dwa pasy ruchu w tym samym kierunku.